Witaj drogi widzu, nazywam się Gustaw Ullman. Celem tej prezentacji jest uświadomienie ludzi o zagrożeniach płynących z zaufaniu niewłaściwym osobom. Sam jestem osobą autystyczną i zaburzenie, z którym żyję często, jest dla mnie sporym utrudnieniem w życiu codziennym. Wierzę, że każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu autystycznemu dziecku jak najlepszy start w przyszłość. Często jednak bywa tak, że nieznajomość istoty ASD jest źródłem katastrofalnych skutków decyzji. Zdesperowani rodzice szukają oparcia u ludzi, którzy nastawieni są tylko i wyłącznie na szybki zysk. Niemal każdy rodzic dziecka z ASD choć raz w swoim życiu natrafił na kogoś takiego, a nawet zaufa mu. Zjawisko to jest istną plagą, nie tylko w tym konkretnym środowisku, ale mam wrażenie, że właśnie autyzm przez swoją nieznaną naturę przyciąga najwięcej szarlatanów, pseudoterapeutów, oszustów, zwykłych złodziei. Moją prezentację podzieliłem na dwie części. W pierwszej chciałbym w wielkim uproszczeniu nakreślić, w jaki sposób w ogóle możemy dowieść skuteczności danej terapii, a także skąd biorą się te fałszywe. W drugiej części moim celem będzie zaprezentowanie przykładów, głównie tych najbardziej ohydnych, drenujących na wylot portfele niczego nieświadomych rodziców. Przygotowałem dla Ciebie, drogi widzu, dwa pytania, które powinieneś zadać sobie samemu, gdy natrafiasz na fantastyczne terapie. Możesz nawet nie wiedzieć, że masz do czynienia z szarlatanerią, ale zapewniam, że te pytania szybko ujawnią potencjalnego oszusta. Postaram się objaśnić zasady działania najważniejszych narzędzi demaskatorskich. Skąd wiadomo, że akurat ta terapia jest skuteczna? W dawnych czasach lekarze i uzdrowiciele działali na oślep. Metodą prób i błędów starali się poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych schorzeń i sposobów ich leczenia. Nasi przodkowie odkryli właściwości lecznicze wielu ziół i minerałów. Jednocześnie starali się jednak uzdrawiać rannych za pomocą okładów z rozżarzonych metali, przystawiali do ciał obłożnie chorych różnego rodzaju pasożyty, a nawet odprawiali magiczne rytuały. Metoda leczenia była uznawana za skuteczną, jeżeli chory wyzdrowiał. Nieistotna była prawdziwa, zmierzalna przyczyna, gdyż ludzkość nie znała po prostu jeszcze narzędzi pozwalających badać samą metodę. Zestaw tych narzędzi jest natomiast bardzo obszerny, a każdy z nich nadaje się do innego rodzaju badań. Za pomocą studium przypadku możemy ocenić sam proces terapeutyczny. Na podstawie prostego porównania przed-po możemy na przykład stwierdzić, jak szybkie były postępy albo jak głęboki był regres. Ta metoda nie określa jednak, co dokładnie jest przyczyną zmian, a jedynie pozwala skrupulatnie rejestrować skutki podjętych działań. Nieco bardziej złożoną metodą jest quasi-eksperyment, albo inaczej eksperyment naturalny. Za jego pomocą możemy mniej więcej nakreślić potencjalną skuteczność kilku terapii. Nie mając jednak wpływu na wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki, uzyskamy jedynie ogólne wartości, które mogą diametralnie zmienić się choćby przy powtórzeniu badania. Wciąż nie uzyskamy także pewnej odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą przyczynę nadchodzących zmian. Zbiór wielu tego typu quasi-eksperymentów przeprowadzanych na przestrzeni wielu lat, na wielu badanych i przez wiele ośrodków badawczych nazywamy obserwacją kohortową. Uśrednione, często powtarzające się wartości są w stanie powiedzieć już na tyle dużo, że możliwe jest ustalenie, czy dana terapia rzeczywiście działa. Nigdy jednak nie uzyskamy w ten sposób pewnej odpowiedzi, którą daje tylko i wyłącznie metaanaliza, czyli analiza wielu obserwacji kohortowych, niezależnych od siebie. Jest jeszcze metoda zwana eksperymentem właściwym. Naukowcy na przestrzeni wielu lat ustalili sposoby wyciągania wniosków, które dają niepodważalne i pewne wyniki. Główne zasady przeprowadzania eksperymentów pochodzą od wielkich filozofów przeszłości. Są to kanony Milla i falsyfikacja Popera. Gdy nierzetelny eksperyment przeprowadzony zgodnie z metodami Milla i Popera jest w stanie w 100% udowodnić słuszność danej teorii. Problem jednak w tym, że przeprowadzenie eksperymentu w idealnych warunkach jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie w sposób kontrolowany uzyskać wszystkich potrzebnych nam informacji, by wydać pewny, niepodważalny werdykt. Często dążenie do tego byłoby nawet nieetyczne, ponieważ musiałoby wiązać się np. z uwięzieniem chorego w hermetycznym pomieszczeniu. W związku z tym dzisiejsza medycyna stosuje badania kohortowe z podwójnie ślepą próbą. Takie badanie najlepiej imituje prawdziwy eksperyment. Ale czym właściwie jest ten eksperyment? Przypuśćmy, że chcemy zbadać, czy tlen jest niezbędny dla życia ssaków. Wspomniane wcześniej kanony Milla pozwalają nam zbudować trzy tezy, których prawdziwość będziemy testować za pomocą kilku specjalnie dobranych wcześniej ssaków, np. wiewiórki, słonia, wilka, bobra i zebry, w ściśle kontrolowanych warunkach.
Listę tych warunków przedstawiam u dołu slajdu. Falsyfikacja Popera polega właśnie na próbach poddania w wątpliwość test wszelkimi możliwymi sposobami. Jeżeli żadnej z nich nie uda się obalić, eksperyment potwierdzi nasze przypuszczenia. Zgodnie z kanonem jedynej zgodności będziemy poszukiwać choćby jednej zgodności naszej teorii z rzeczywistością. Na podanym przykładzie będzie to usunięcie innych składników powietrza i pozostawienie samego tlenu w pomieszczeniu, w którym przybywa wiewiórka. Jej przeżycie będzie dla nas potwierdzeniem tezy. W przypadku sprawdzenia słuszności danej terapii, wiewiórka musiałaby być poddana tylko tej jednej terapii w izolowanych warunkach i przy odrzuceniu jakichkolwiek innych metod. Zgodnie z kanonem jedynej różnicy, naszym celem będzie sprawdzenie, czy istnieje choć jeden przypadek, w którym nasza teoria jest niezgodna z rzeczywistością. W drugim pomieszczeniu, całkowicie pozbawionym tlenu, umieścimy więc słonia. Jego przeżycie oznaczać będzie obalenie tezy. Gdybyśmy badali podatność ssaków na daną terapię, umożliwilibyśmy mu całkowicie jej stosowanie przy jednoczesnym stosowaniu innych, wcześniej sprawdzonych. Zgodnie z kanonem towarzyszących zmian musimy też sprawdzić, w jakim stopniu nasza teoria sprawdza się w różnych, nadal oczywiście kontrolowanych, warunkach. Do tego potrzebne będą nam zebra i bóbr. Będą one oddychać różnie stężonym tlenem. Podobnie w przypadku badania słuszności danej terapii, konieczne jest sprawdzanie różnych kombinacji innych, sprawdzonych już terapii, z naszą terapią. Ostatnią grupą jest grupa kontrolna, w której zachowanie w żaden sposób nie ingerujemy. W naszym przykładzie reprezentuje ją wilk, który oddycha normalnym, niemodyfikowanym powietrzem lub nie jest poddawany działaniu żadnej terapii. Jak widzicie, przygotowanie dobrze działającego eksperymentu jest żmudne i narażone na wiele błędów, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Jak bowiem zmusić rodziców dziecka z orzeczeniem do oddania go w ręce badaczy na wiele miesięcy, gdzie jego stan psychiczny będzie musiał być sztucznie pogarszany? Eksperymenty muszą być często zastępowane badaniami kohortowymi właśnie z powodów etycznych. Jak jednak wspomniałem wcześniej, te dają miarodajne wyniki tylko przy ogromnych porcjach zebranych danych. ASD jest natomiast tak słabo poznanym zaburzeniem, że zorganizowanie nawet najprostszych rzetelnych badań kohortowych jest zadaniem karkołomnym. Tutaj nasuwa się więc drugie pytanie. Skąd wzięło się tyle fantastycznych terapii, skoro tak mało wiemy o ASD i tak trudno przeprowadzić badania na temat ich skuteczności? Człowiek z natury skłonny jest do uznawania za prawdę twierdzeń, których on sam nie potrafi udowodnić. Zgodnie z filozofią Immanuela Kanta, wydajemy sądy tymczasowe, zanim poznamy prawdę dzięki rzetelnym badaniom. Każdy z nas podatny jest na błędy poznawcze, o których istnieniu możemy nawet nie mieć pojęcia. Przyjmujemy tymczasowo dane twierdzenie za prawdziwe, ponieważ tak powiedział nam któryś ze znajomych, rodziców czy internetowych, w cudzysłowie, autorytetów. Jest to całkowicie naturalny proces towarzyszący ludzkiemu poznaniu. Przesądy są sądami tymczasowymi lub mniemaniami błędnie uznanymi za sądy określające, to znaczy sądami, które przyjmujemy jako fakty bez badania warunków ich prawdziwości. Dlatego jeżeli bez sprawdzenia wiarygodności danej informacji uznajemy ją za pewnik, wpadamy w pułapkę przesądności. Niestety większość tak zwanych rewelacji w świecie fantastycznych terapii opiera się właśnie na mechanizmie powstawania przesądów, które rozprzestrzeniają się z prędkością światła w środowisku rodziców dzieci autystycznych. Właśnie dlatego wszelkiego rodzaju cudowne sposoby leczenia powstają wokół nas jak grzyby po deszczu. Jak już wspomniałem wcześniej, studium pojedynczego przypadku nie może być dowodem skuteczności całej terapii. Często też badania różnych metod przeprowadzane przez ich głosicieli są jedynie pojedynczymi quasi-eksperymentami, które niczego nie udowadniają. Ich wartość naukowa jest więc porównywalna do wartości doświadczenia z reklamy proszku do prania. Bardziej ambitni oszuści starają się tworzyć z pozoru rzetelne badania, które przez swoją niepoprawną konstrukcję nie mogą być w ogóle uznane za eksperyment lub badanie kohortowe. Przykłady takiej manipulacji to za mała grupa badana, zatajanie niektórych niewygodnych wyników. Najczęstszym jednak zjawiskiem jest efekt zwany z łaciny post ergo propter hoc, czyli ujmując potocznym językiem, to stało się później, więc jest skutkiem działania. Szarlatani przedstawiają więc nam rzekomo rewelacyjne skutki stosowania ich terapii, które w rzeczywistości są wynikiem zupełnie innych wydarzeń, np. zmiany szkoły, równoczesnego zastosowania farmakologii, albo zwyczajnie wynikają z przemian biologicznych towarzyszących okresowi dojrzewania. Najbardziej skutecznym fortelem stosowany przez szarlatanów jest tak zwany cherry picking, czyli wybieranie jednego pozytywnego wyniku, nawet najbardziej rzetelnie przeprowadzonego badania, spośród setki,
a nawet tysięcy wyników negatywnych. Dla niewprawnego oka przedstawiony dowód może potwierdzać skuteczność danej terapii, jednak pamiętajmy o tym, że aby coś udowodnić, nie wystarczy przesłanka potwierdzająca. Daną tezę trzeba jeszcze próbować sfalsyfikować zgodnie z tym, czego nauczył Karl Popper. Oszuści wiedzą o tym i dlatego właśnie zatajają wyniki negatywne. Więc jak teraz się w tym wszystkim nie pogubić? Przygotowałem 3 listy wybranych przeze mnie terapii towarzyszących przy łagodzeniu objawów OSD. Wszystkie przykłady są poparte najczęściej cytowanym rzetelnym badaniem naukowym, którego wyniki są dostępne w internecie na platformie Google Scholar. Zapewniam Cię jednak, drogi widzu, że przy głębszych poszukiwaniach znajdziesz tych badań znacznie więcej. Pierwsza lista zawiera metody o potwierdzonej skuteczności. Stosowane są one od lat w głównym nurcie, a także przez prywatne ośrodki. Terapie behawioralne bazują na poznanym ponad 100 lat temu mechanizmie warunkowania zachowań. Tak samo jak Iwan Pawłow nauczył psa określonej reakcji na dany bodziec, tak współcześni behawioryści są w stanie całkowicie wyeliminować część objawów takich jak moczenie nocne, echolalia czy napady agresji za pomocą konsekwentnego nagradzania dziecka za każdy poczyniony postęp. Przewagą terapii behawioralnych jest konieczność indywidualnego podejścia do każdego pacjenta i łatwość jej wprowadzenia. Stosowania konsekwentnego behawioryzmu może także nauczyć się każdy, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Na podwalinach behawiorystyki w latach 70. stworzono program TEACH. Skrót TEACCH pochodzi od 6 nadrzędnych wartości w terapii autyzmu wysuniętych przez jego twórców, doktora Schoplera i doktora Richtera. Są to nauczanie, uwolnienie potencjału, chwalenie, współpraca i holistyczność. Program ten jest niejako rozszerzeniem klasycznej behawiorystyki o elementy pedagogiki specjalnej. Terapeuci TEACH zdają sobie sprawę z tego, że autyzm nie jest chorobą, lecz po prostu odmiennym sposobem funkcjonowania mózgu. Dzieci poddane tej terapii uczą się życia w dostosowanym dla nich środowisku przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższego poziomu przystosowania do świata zewnętrznego oraz jak najbardziej optymalnego startu w dorosłe życie. Dużą rolę w terapii TEACH gra zaangażowanie rodziców, którzy stają się domowymi terapeutami dziecka. Dogoterapia i hipoterapia to metody oparte na współpracy ze zwierzętami. Przyzwyczajone do kontaktu z dziećmi czworonogi są bowiem idealnymi terapeutami. Nie oceniają, są szczerzy i cierpliwi. Praca ze zwierzęciem ma na celu uwolnienie 3 sfer, w których dziecko z autyzmem może przejawiać deficyty, czyli zmysłowej, ruchowej i emocjonalnej. Dziecko uczy się przy zwierzęciu interakcji społecznych, udoskonala sprawność motoryczną oraz rozwija inteligencję emocjonalną. Podobnie na dziecko z autyzmem działają odmiany arteterapii, muzykoterapia i dramoterapia. Rehabilitacja przez sztukę wprowadza jednak dodatkowe elementy. Muzykoterapia wycisza dziecko, które cierpi z powodu nadmiaru bodźców zewnętrznych i uczy skupiania uwagi, natomiast dramoterapia dostarcza bodźców, kiedy jest ich za mało oraz uczy empatii, symulując interakcje społeczne. Skill Streaming to metoda terapeutyczna mająca na celu nauczenie dziecka z ASD schematów interakcji społecznych i empatii. Naukowcy tworzący tę metodę zdają sobie sprawę z tego, że dzieci ze spektrum autyzmu nie są w stanie wypracować pewnych umiejętności społecznych samodzielnie, a ich spontaniczne reakcje mogą być nieakceptowalne. Pożądane efekty nauczyciel-terapeuta może uzyskać przez np. odgrywanie scenek rodzajowych i modelowanie pożądanych reakcji dziecka. Obecnie metoda ta jest stosowana w szkołach także wobec dzieci, które nie przejawiają objaw spektrum autyzmu, a z innych powodów, np. przemoc domowa, nie są w stanie wypracować zdrowych nawyków w interakcjach społecznych. Integracja sensoryczna, terapia psychomotoryczna Propus Block i metoda Affolter to terapie bazujące na fakcie, iż najczęstszym powodem występowania deficytów motorycznych jest ograniczenie zdolności autystycznego mózgu do właściwego interpretowania bodźców. Interakcja sensoryczna stawia na synchronizację wszystkich zmysłów poprzez zabawę odpowiednio przygotowanymi rekwizytami, zwiększając tym zdolność małej motoryki. Terapia Propus Block pomaga dzieciom, które późno zaczęły mówić lub ich mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. Grupowa gimnastyka mózgów często jest o wiele skuteczniejsza od tradycyjnej logopedii. Metoda Affolter jest natomiast dedykowana dzieciom ze sporymi problemami w motoryce, często przewracającym się czy nieumiejącym sprawnie chwytać przedmiotów i manipulować nimi. Tutaj rolę stymulanta stanowi sam terapeuta skrupulatnie dobierający bodźce dotykowe. Druga lista zawiera metody, których skuteczności nie udało się na razie ani potwierdzić, ani obalić. Terapie te mogą działać w niektórych przypadkach, lecz w innych mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia naszych podopiecznych.
Choć sam widziałem w trakcie turnusów rehabilitacyjnych, na których byłem wolontariuszem, pozytywne skutki ich stosowania, stanowczo odradzam niekontrolowanych klinicznie prób na własnych dzieciach. Nie przeczę jednak, że któraś z nich w przyszłości może okazać się przełomowa. Często w tzw. leczeniu autyzmu czołową rolę stanowią różnego rodzaju diety. Założenia zwolenników diet są zwykle nienaukowe, a badania nie były w stanie dotychczas udowodnić ich skuteczności. Istnieją jednak przesłanki mówiące o wpływie diety na zachowanie dzieci z ASD, na razie nie wiadomo jednak jaki to wpływ. Do najczęściej stosowanych diet należą dieta Feingolda, polegająca na usunięciu składników żywności, które mają pochodzenie syntetyczne, a także wielu owoców i warzyw, dieta eliminacyjna, której celem jest prewencyjne eliminowanie potencjalnych alergenów zaburzających pracę układu pokarmowego, oraz dieta ketogeniczna, zwana w naszym kraju dietą Kwaśniewskiego, która polega na ograniczeniu podawania węglowodanów na rzecz tłuszczy. Należy pamiętać, że wprowadzanie jakichkolwiek diet u dzieci bez kontroli lekarza zagraża ich życiu, a ich związek z autyzmem nadal pozostaje nieudowodniony. EEG biofeedback jest metodą polegającą na kontrolowaniu fal mózgowych poprzez odpowiednio przygotowane bodźce. Dziecko jest podłączone do EEG, dzięki czemu możliwe jest bieżące modyfikowanie bodźców. Wiele badań potwierdza skuteczność tej terapii, jednak są one wadliwe metodologicznie. Terapia komórkami macierzystymi to nowatorska metoda stosowana od zaledwie kilku lat. Polega ona na aplikacji dziecku jego własnej krwi pępowinowej. Choć tej metodzie brak jakichkolwiek podstaw teoretycznych, pojawiają się już pierwsze doniesienia o jej skuteczności bazujące na studiach przypadku. By potwierdzić skuteczność tej terapii, potrzebne są jeszcze lata skrupulatnych badań. Kolejną metodą należącą do grona niepotwierdzonych należy terapia tlenem hiperbarycznym. Istnieją badania potwierdzające skuteczność tej metody, znacznie więcej jest jednak badań zaprzeczających tej skuteczności. Część naukowców zwraca uwagę na możliwość wystąpienia groźnych efektów ubocznych. Witaminoterapia także jest jedną z terapii, która jeśli zastosowana odpowiednio wcześnie, rzekomo likwiduje większość objawów autyzmu. Nie istnieją badania potwierdzające, że dzieci, u których stosowano witaminoterapię i która przyniosła u nich zadowalające efekty, rzeczywiście miały autyzm. Podobne objawy daje bowiem pediatryczny niedobór witaminy B12. Nic dziwnego, że u dzieci z niedoborem witaminoterapia dała pozytywne efekty. Nie istnieje jednak żaden dowód na skuteczność tej metody na dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Na ostatniej liście znajdują się metody, których nieskuteczność została naukowo potwierdzona. Wszystkie przedstawione tu zabiegi nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką. Krzewiciele tych metod nastawieni są tylko i wyłącznie na szybki zysk. Uporządkowałem je w kolejności od najmniej do najbardziej szkodliwych i kosztownych. SONRISE jest metodą polegającą na stworzeniu optymalnych warunków rozwoju w domu i zrozumieniu podstaw zachowań dziecka w celu ich nakierowania. SONRISE zostało opracowane przez małżeństwo Kaufmanów, którzy twierdzą, że ich syn Ron został całkowicie wyleczony z autyzmu. Metoda ta nie ma jakichkolwiek podstaw neurobiologicznych czy psychologicznych. Jej propagatorzy bazują w zasadzie na dwóch studiach przypadku, których autentyczność jest poddawana w wątpliwość przez środowisko naukowe. Oprócz tego warto również zauważyć, że zarówno małżeństwo Kaufman, jak i syn Ron nie prowadzą żadnych badań na temat przyczyn autyzmu, skupiając się jedynie na sprzedaży materiałów szkoleniowych, których pakiet podstawowy kosztuje w Polsce około 350 zł. Osobiście uważam, że w przypadku SONRISE mamy do czynienia ze zwyczajnym oszustwem i celową manipulacją nastawioną na sensację i zysk. Kolejną metodą, która także okazuje się być zwykłym oszustwem, jest metoda Denisona, którą stosuje się także w polskich szkołach. Zwana kinestezjologią edukacyjną, metoda ta opiera się na błędnym założeniu, że lewa i prawa półkula mózgu odpowiedzialne są za zupełnie inne sfery psychiki i motoryki oraz że osoby autystyczne mają problem z integracją pracy tych dwóch półkul. Jednocześnie Denison postuluje, iż parzyste narządy zmysłów także pracują na zupełnie innych zasadach. Czyli wychodzi na to, że funkcje prawego i lewego oka różnią się od siebie, co jest bzdurą wyssaną z palca. Szarlatan zaleca stosowanie systemu masaży i ćwiczeń gimnastycznych mających na celu rzekome poprawienie spójności mózgu. Sam byłem beneficjentem tej metody i nie wywarła ona na mnie żadnego wpływu. Istnieją też liczne badania zaprzeczające jej skuteczności. Podobnie jak w przypadku małżeństwa Kaufman, także Denison żąda od nieświadomych rodziców sporych pieniędzy za książki, które propagują nienaukowe metody terapeutyczne. By zostać kinezjologiem, rodzic będzie musiał wydać około 500 zł. Metoda Domana Delacato, czyli metoda filadelfijska, opiera się na dawno obalonej teorii o rekapitulacji mózgu.
Zakładała ona, że mózg dziecka rozwija się zgodnie ze stadiami ewolucyjnymi, od mózgu rybiego, poprzez płazi, gadzi i ssaczy, aż do mózgu ludzkiego osoby dorosłej. Mózg dziecka autystycznego według Domana rozwija się nieprawidłowo z powodu mechanicznych uszkodzeń. Oszust zalecał dziwaczne ćwiczenia, które miały rzekomo odbudować uszkodzone tkanki. Do najdziwniejszych z nich należą zawieszenie dziecka do góry nogami i podawanie powietrza ze zwiększoną ilością CO2. Już w latach 70. XX wieku środowisko naukowe uznało metodę oraz teorię, na której się opiera, za bezwartościowe. Nie ma badań, które potwierdzałyby prawdziwość koncepcji specyficznej organizacji neurologicznej, zgodnej z teorią Domana. Nie potwierdzono skuteczności tej metody w praktyce. Podobnie brak dowodów na to, by ćwiczenia manualne lub oddechowe proponowane przez metodę wpływały na budowę z mózgu. Narzędzia służące do określenia profilu rozwojowego i planowanego leczenia także nie zostały odpowiednio zwalidowane. W literaturze naukowej metoda filadelfijska często wymieniana jest jako klasyczny przykład pseudonauki, a jej rzekome pozytywne skutki przypisuje się najczęściej naturalnemu rozwojowi dziecka. Ponadto jej koszt jest horrendalnie wysoki i dochodzi do 2000 zł miesięcznie. Dieta SCD to metoda wyłączająca z żywienia węglowodany złożone, takie jak sacharoza, celuloza, skrobia, maltoza czy laktoza, które według zwolenników tej metody są uważane za szkodliwe. Wynika to z nieprawidłowego rozumienia działania układu pokarmowego, który potrzebuje węglowodanów złożonych do prawidłowego funkcjonowania, a wiele z nich produkuje samodzielnie, np. glikogen. Wyłączenie z diety celulozy, czyli błonnika pokarmowego, zaburza gospodarkę jelit, natomiast zrezygnowanie w diecie z sacharozy i skrobi na rzecz samej glukozy może doprowadzić do niedożywienia. Dieta SCD jest więc wyjątkowo szkodliwa dla zdrowia i zwyczajnie nie może być stosowana jako terapia. Według propagatorów diety SCD u dzieci z autyzmem ASD nie jest zaburzeniem behawioralnym czy nawet neurologicznym, lecz chorobą jelit. Pseudoterapeuci zalecają więc stosowanie specyficznych półproduktów spożywczych, dostępnych oczywiście tylko i wyłącznie w sklepach internetowych prowadzonych przez nich samych, których miesięczny koszt dochodzi do 2000 zł. Dieta zakłada bowiem, że dziecko będzie żywione wyłącznie produktami przyrządzonymi z tych półproduktów. Pochodnymi bardzo popularnej i stosunkowo skutecznej terapii muzyką są metody Tomatisa i Johansena. Pierwsza z nich należy do najbardziej niebezpiecznych form manipulacji przedstawionych przeze mnie w tym filmiku. Podobnie jak Doman, także Tomatis zachwyca rewelacjami na temat wpływu określonego, dziwacznego zestawu bodźców na funkcjonowanie całego organizmu. Zwolennicy tej pseudoterapii uważają, że metoda opierająca się jedynie na podawaniu dziecku ponad dwugodzinnych sesji muzyki Mozarta, Vivaldiego i Beethovena jest w stanie wyeliminować wady wymowy, zaburzenia uwagi i problemy motoryczne dziecka. Cena jest bardzo przystępca, wynosi tylko 3000 zł za pewny cykl. Nie wymagane jest również jakiekolwiek skierowanie. Sam brałem udział w kilku sesjach tej metody. Farsą jest, że lekarz przeprowadzający badania wstępne tylko na podstawie audiogramu przedstawił mi pełną diagnozę psychiatryczną. Potem jednak usłyszałem coś, co do dziś mocno mnie niepokoi. Metoda Tomatisa wymaga rezygnacji ze wszystkich pozostałych form terapii. W przypadku niektórych dzieci taka praktyka może skończyć się tragicznie. Druga z przedstawionych na tym slajdzie metod, czyli metoda Johansena, jest pochodną metody Tomatisa i opiera się na tych samych szkodliwych założeniach. Jest jednak tańsza, można ją stosować w domu i nie wymaga porzucenia prawdziwych terapii. Jej skuteczność można więc porównać do tradycyjnej muzykoterapii. Skuteczność tych metod potwierdził jedynie sam Tomatis i jego uczniowie, w tym Johansen. Nie przeprowadzono żadnych rzetelnych badań, które mogłyby to udowodnić. Jako ostatnie trzy przedstawię najbardziej kosztowne i szkodliwe metody, które zwłaszcza w naszym kraju są uznawane za cudowne i masowo wykorzystywane przez rzesze szarlatanów do wyłudzania pieniędzy. Niczego nieświadomi rodzice poświęcają często oszczędności życia, by tylko móc je zastosować. Efekt jednak często bywa opłakany. Helatacja została niesłusznie wypromowana jako efektywna metoda w terapii autystów, zaś rodzice otrzymują fałszywe diagnozy zatrucia metalami, by móc poddać się tej procedurze. Według danych z 2008 roku do 7% dzieci z autyzmem zostało poddanych helatacji. Jest to liczba makabryczna. Rodzice albo poddają swoje dzieci leczeniu zatrucia ołowiem, rtęcią lub innymi metalami, albo kupują niepoddane regulacjom suplementy, w szczególności DMSA i kwas liponowy.
Aspis for Freedom, organizacja walcząca o prawa osób ze spektrum autyzmu, uznaje helatację za nieetyczną i potencjalnie szkodliwą. Mimo tego, że istnieje niewiele badań, które wspierałyby hipotezę o skuteczności helatacji, pseudonaukowy biznes kręci się w najlepsze. Seria 25 wlewów kosztuje rodzica 5000 zł. Zwolennicy tej metody często podkreślają, iż wykazano związek pomiędzy zwiększonym występowaniem we krwi metali ciężkich a autyzmem. To prawda, jednak należy pamiętać o tym, że korelacja nie oznacza jeszcze przyczynowości. Przy obecnym stanie wiedzy naukowej równie prawdopodobne jest to, że metale ciężkie odpowiadają za rozwój autyzmu, jak i to, że autyzm powoduje zwiększone odkładanie się metali ciężkich. Ba, możliwe jest nawet, że te dwie zmienne nie mają ze sobą nic wspólnego, a jedyne współistnieją w środowiskach, które akurat były badane. Pamiętajmy, że każdy eksperyment musi niezależnie od miejsca i czasu dawać te same wyniki, by mógł cokolwiek udowadniać. Jeżeli chodzi o delfinoterapię, praktycznie wszystkie badania na jej temat zawierają błędy metodologiczne. Co ciekawe, jeden z jej prekursorów, dr Nathanson, w 2006 roku przeprowadził próbę z użyciem specjalnie przygotowanych robocich delfinów. Wyniki były zaskakujące nawet dla niego samego. Po pierwsze, nie ma żadnych znaczących różnic pomiędzy wykorzystaniem żywych delfinów i robocich. Po drugie, u dzieci z głęboką niepełnosprawnością zastosowanie sztucznego delfina było znacznie bardziej skuteczne w uzyskiwaniu oczekiwanego skupienia wzroku. Po trzecie, czas reakcji na pojawienie się sztucznego delfina jako motywatora w ćwiczeniach był taki sam jak na żywego delfina, bez względu na to, czy działo się to na platformie czy w wodzie. Interakcja ze sztucznym delfinem daje te same albo i większe korzyści terapeutyczne, co wykorzystywanie żywego zwierzęcia, i to bez ograniczeń związanych z aspektami ekologicznymi, administracyjnymi, prawnymi, a także finansowymi. Ważnym aspektem jest też fakt, że delfiny nie reagują tak samo na proces terapeutyczny jak choćby psy czy konie, inne zwierzęta wykorzystywane w animaloterapii. Ssaki te wykazują o wiele większe zmęczenie sesją i mniej chętnie podejmują współpracę z dzieckiem. Innymi słowy, delfinoterapia nie tylko nie pomaga pacjentom, ale może też szkodzić delfinom. Zawrotny jest również koszt przeprowadzenia sesji terapeutycznej, który może dochodzić nawet do 5,5 tysiąca złotych. Swego czasu terapia więź była jedną z najpopularniejszych terapii na świecie. Popierana przez lekarzy psychiatrów także w Polsce, święciła triumfy. Jest to jedyna metoda w moim zestawieniu, która ma na swoim koncie ofiary śmiertelne. Od czasu szerszego wprowadzenia tej terapii pod koniec lat 80. co roku z jej powodu ginie średnio jedno dziecko. Wstyd się przyznać, ale jako wolontariusz w nieistniejącym już stowarzyszeniu sam, podobnie jak reszta personelu, stosowałem tę metodę wobec podopiecznych. Nie zważając na długofalowe reperkusje naszych działań, zwracaliśmy uwagę jedynie na rewelacyjne, pozytywne, choć doraźne skutki stosowania terapii więzi. Pseudobehawioralne podwaliny tej metody zakładają konieczność stworzenia bardzo silnej więzi między dzieckiem a terapeutą, gdyż według jej prekursorów autycy niezdolni są do empatii i budowania silnych relacji z drugim człowiekiem. Mały pacjent uczony był więc stosunków międzyludzkich poprzez zmuszanie do kontaktu wzrokowego i przytulania. Gdy wykazuje zachowania niepożądane, takie jak napady agresji, zgodnie z tą metodą powinno być krępowane i trzymane do chwili uspokojenia się. W ekstremalnych przypadkach terapeuci zalecali tak makabryczne rozwiązania, jak zamykanie dziecka samego w ciemnym pomieszczeniu. Miało to sprzyjać wyciszeniu. Głównym powodem śmierci dzieci, wobec których stosowano terapię więzi, były samobójstwa i ucieczki z domu. Kilkoro jednak zostało zamordowanych przez własnych rodziców. Została ona oficjalnie potępiona przez wiele organizacji, w tym Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kongres USA. Jako koszt tej terapii podałbym koszt pogrzebu, który w Polsce wynosi dzisiaj od 6 tysięcy złotych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Gustaw Ullmann.